Jesteśmy dzisiaj na premierze Uwierz w Mikołaja, świąteczny film, nastrojowo, mimo że dopiero listopad. Jak się Pani przygotowuje do świąt? Jak wyglądają Pani święta? No, myślę, że tak jak bardzo wielu Polaków. Lubię je coraz bardziej, bo człowiek jednak się sentymentalny robi z wiekiem. I to są takie rodzinne święta. Bardzo jestem ciekawa filmu, ponieważ nie widziałam nic, co nas czeka. Film dosyć długo czekał na premierę, więc przyszłam tu z ochotą i zobaczymy. A jaką rolę Pani odegrała w filmie? No, grałam rolę babci, jednej ze starszych pań, które mieszkają w takim domu spokojnej starości. A do tego domu pojawia się mała dziewczynka, która nie mając swojej babci, szuka babci dla siebie. No i szuka i w końcu okazuje się, że trafia na mnie i ja jej przypadam do gustu. Więc to miła rola, bo potem się bardzo zaprzyjaźniamy i właśnie gdzieś poszukuję tutaj teraz tej małej, bo dużośmy miały wspólnych scen. Ja się zawsze boję grania z dziećmi, ale tym razem nam się bardzo udało, bo dlaczego? Ona była szalenie subordynowana, naprawdę jak prawdziwa artystka, mimo że to taka dziewuszka malutka. Była grzeczna, była spokojna, była naprawdę, no, zachowywała się nadzwyczajnie, no, że nie umęczyła, bo dzieci czasem męczą na planie i zwierzęta. Ale za to wspomnienia w takim razie na planie z Cezarym Żakiem, którego również tu zobaczymy. Tak? Graliście dawno, dawno temu z nienawidzoną Kleściową i Zięcia. Tak? Jak się układała Wam praca na planie nowego filmu Uwierz w Mikołaja? Myśmy nie mieli wspólnych scen. Szkoda, bo ja bardzo bym chętnie grała z Czarkiem, zwłaszcza żeśmy dużo grali razem teraz w Ranczu. No i skończyło się zdjęcia do Rancza, no i tutaj myślałam, że się spotkamy, ale nie spotkaliśmy się. Też czekamy. No, życzę Wam miłego oglądania. Dziękuję również, życzę. Do widzenia. Do dobrego.